Uwaga, uwaga, ziemia znikła. Ratując ci życie w 912 roku, zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie Ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi ziemianami w całej galaktyce. Napotkasz wiele różnych istot rozumnych. Niektóre będą przyjazne, inne niezwykle groźne, jak Vlagosi, którzy chcą podbić wszechświat. Bądźcie ostrożni, pewnego dnia odnajdziecie Ziemię. Valerianie wciąż nas ścigają. Dziękuję za wiadomość, Rondo, bo nie zauważyłem. Wykrywam torpedy pozytronowe. Ci denerbiańscy piloci są naprawdę uparci. A teraz mamy kłopoty. Spróbuję sprawić, żeby torpedy powpadały na siebie nawzajem. Trzymaj się, no to jazda! Wygraliśmy! Za wcześnie na radość. Inna strategia, opuszczamy podprzestrzeń. Jeśli wyjdziemy na ślepo, możemy trafić na ciało niebieskie. No wiem, ale oni nie zaryzykują pościgu za nami. Jeszcze 100 kilometrów i wpadlibyśmy na tę planetę. Według moich skanerów jest to planeta podobna do Ziemi z atmosferą bogatą w tlen. Pułapce czasu. W pułapce czasu ona z nim, czy szczęśliwa gwiazda świeci im, Valeria. W poszukiwaniu Ziemi rejs, aż po galaktyki wieczny kres. We dwoje, we dwoje. Z duchem czasu. Jestem boski! Zgubiliśmy Denebrian bez uszczerbku dla statku. Idealnie. Naprawdę? Rondo, co się dzieje? Rondo! Silniki padły, stery nie odpowiadają. O nie, statek jest ściągany przez grawitację planety. Rozbijemy się na jej powierzchni! Ten statek to nie latawiec! Trzymaj się, będzie trochę trzęsło! Udało mi się podciągnąć dziób! Przy odrobinie szczęścia nie będzie większych uszkodzeń! Nieszczęścia potrzebujemy, tylko przynajmniej cudu! Trzymaj się, to zaboli! Valerianie! Dobrze się czujesz? Głowa mi pęka. Gdzie jesteśmy? Na plaży. Mam nadzieję, że pomyślałaś o kostiumie, Laureline. Nie ma co się upierać. Wszystko padło. Nic nie działa. Nie rozumiem tego. Sprawdziłem wszystko. Powinno działać. Uderzenie wyrządziło minimalne szkody. To skąd ta awaria? Utknęliśmy. Trzeba się dowiedzieć, o co chodzi. Valerianie, chodź, rzuć na to okiem. Nie jesteśmy tu sami. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie ma wyjścia. Musimy poczekać do jutra.
Wkrótce się ściemni. Wracajmy na statek. Chyba masz rację. A? Patrz! Muszelka. Jest piękna. Weź ją sobie, jeśli chcesz. To tylko porzucony szkielet zewnętrzny. Nie mogę uwierzyć. Nie rozumiem. Nawet latarka nie działa. Nic nie działa. Komputer, radio, nasze bransoletki, nic. Nie rozumiem, co się dzieje. Ta planeta, to ona to powoduje. Co ty opowiadasz? To nonsens. Zbadajmy ją trochę. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Hej, ale czad. Zobacz, co znalazłam. Przynajmniej nie będziemy głodować. Hej, nieźle jak na gościa z 25. stulecia. Nie jestem zupełnie bezradny, Lorelin. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Wnioskując po śladach wokół drzew owocowych, zakładam, że są jadalne. Jestem spragniona. Poszukajmy słodkiej wody. Jeśli w okolicy jest strumień, powinien spływać do oceanu. Proponuję, żebyśmy przeszli się plażą. Co za koszmarny upał. Jestem skrajnie odwodniony. Czekaj. Cii. Słuchaj. Niczego nie słyszę. No właśnie. Nie słychać już śpiewu ptaków. Coś się porusza w zaroślach. Wiesz co? Nie podoba mi się tu. Mam gęsią skórkę. Znajdźmy sposób, żeby stąd odlecieć najszybciej, jak się da. Tu nie jest tak źle. Przypomina mi to życie, które wiodłam jako dziecko. Chodziłam nad morze i na plaży jadłam świeże skorupiaki. Gorące! Nie rozumiem, jak możesz być taka spokojna? Możemy być tu uziemieni aż do śmierci. Nie możemy nawet wysłać wołania o pomoc, ani liczyć na to, że wyląduje tu inny statek, bo nawet wtedy zepsułby się tak jak nasz. Może zostaniemy tu na zawsze. Uspokój się, znajdziemy wyjście. Rondo? Lorelin? Gdzie ona jest? Lorelin! Lorelin! Dokąd mogła pójść? Lorelin! Miejmy nadzieję, że to jej ślady. Zamartwiałem się. Spałeś jak zabity, nie chciałam cię budzić. Chodź się wykąpać, woda jest miła. Mam dość obowiązków. Tak, na przykład? Sprawdzenie, czemu nic nie działa na tej koszmarnej planecie. Nie chcę tu zostać ze słodką wodą czy bez. A szkoda. Nic. Najmniejszego śladu cywilizacji. O nie, Lorelin, Co do... Nie wstydź się, Valerianie. Chodź się przywitać. Nie bój się, są dość przyjaźni. Tak się składa, że obserwowali nas, żeby sprawdzić, czy im nie zagrażamy. Właśnie się poznawaliśmy. Są mieszkańcami planety Atek. Valerianie, przedstawiam ci Kumę. Witaj na Atek.
Dziękuję. Tak jest. Atekowie mówią galaktycznym. To język naszych przodków. Witaj, Walerianie. Nazywam się Mangaruna. Ty znasz moje imię? Mówiłam im o tobie. Co? Części elektroniczne, ale... Wiem, zauważyłam. I tak książę poślubił Kopciuszka i żyli długo i szczęśliwie. Mogę dotknąć włosów Lorelin? Hej! O, nie martw się, nic nie szkodzi. Mają ładny kolor. Jest jak ogień. Gdzie go znalazłaś? Znalazłam? Nigdzie, jest naturalny. A? Wyglądasz w nich dziko i obco. Dziko? Chyba przyjmę to jako komplement. Proszę. To jest surowe. Nie? Spróbuj, jest przepyszne. Da ci to mnóstwo siły, proszę. Nie potrzebuję. Już jestem silny. Dla ciebie, Lorelin. Dziękuję, Kumo. To bardzo miłe. Skąd wzięliście te wszystkie naszyjniki, Mangaruno? O, chciałbyś jeden? Byłoby super. Mogę cię tam zabrać, jeśli chcesz, ale... Twoje ubranie nie jest odpowiednie. I to jest odpowiednie? Spójrz na mnie, jestem właściwie nagi, nie? Podoba mi się to. Powinieneś częściej to nosić. Bardzo śmieszne. Zauważyłaś, że Kuma przystawiał się do ciebie wieczorem? Ach tak? A Mangaruna nie mogła oderwać od ciebie wzroku przez cały wieczór. Daj spokój. Działasz mi na nerwy. Idziemy i idziemy. Jesteśmy chociaż blisko? Tak, to już niedaleko. To tam, na dole. Cywilizacja! Nareszcie! Ha, ha! Cywilizacjo, nadchodzę! Jest opuszczone. Co tu się stało? Na pewno nie wojna. Nie ma śladu zniszczeń. Wygląda, jakby przejęła je natura. To było wielkie miasto przed czasami Ateków. Tę planetę zamieszkiwała inna cywilizacja? Kim byli? Naszymi przodkami. Jesteśmy ich potomkami. Pójdź, Walerianie. To tędy. Znajdziecie wiele pięknych przedmiotów. To na pewno talizman. Obwód scalony. Chodź ze mną, chcę wam coś pokazać. Co za wspaniała kopuła! Jest ogromna! Oto święte miejsce wszechmocnego Ateka. Nie wolno zbliżać się do kopuły. Czy to tabu? Tabu czy nie? Wiem, że odpowiedzi, których szukamy, są w tej kopule. Muszę przyznać, że pewnie masz rację. Nigdy nie widziałam tak idealnej kopuły. Jest idealna. Stworzył ją Atek, tak jak i wszystko inne, a on jest idealny. Atek czy nie, musi być sposób, żeby tam wejść. Obejdźmy go wokoło, żeby znaleźć wejście. Wejścia nie ma. To absurd. Może to tylko dzieło sztuki, taki wielki posąg. Przekonajmy się. Walerianie, nie! To tabu! Tak, ale dla Ateków. Nie chcesz wiedzieć, co tam jest? No jasne, że tak. Oni pogwałcili tabu. Nie możemy tu zostać. To
jest śliskie! Tracę uchwyt, Lorelin! Już prawie jestem! Jest dziura, ale potrzebujemy liny, żeby zejść. Wracajmy ją przynieść. Rusz się! Jak to wracamy? Walerianie, Kuma i Mangaruna odeszli. Nie ma ich. No, to się nazywa sklepienie. Kopuła jest przejrzysta od wewnątrz. Widać stąd całe miasto. Wszystko w porządku? Tak, jasne. Dotarłam do podłogi, możesz zejść. Zaraz będę. Słyszę trzaski, dochodzą z tej maszyny. Czyżby jednak coś działało na tej przeklętej planecie? Tylko w jeden sposób się dowiemy. Ostrożnie, nie wiemy, do czego ta maszyna służy. Hologram. Nikt nie powinien próbować zatrzymać tej maszyny, nie znając powodu jej istnienia. To nagranie. Byliśmy kiedyś zaawansowaną technicznie cywilizacją. Nasz lud cieszył się pełną pokoju egzystencją. Pewnego dnia naszą planetę najechano. To chyba w Lagosi. Nie przywykli do wojny, nie potrafiliśmy bronić się przed najeźdźcą. Nasi przywódcy musieli podjąć radykalne kroki. Wynaleźli maszynę, która położy kres innym maszynom. Tak, broń stała się bezużyteczna. Statki nie mogły już lądować na naszym świecie. Atek był chroniony przed inwazjami. Podejmując ten krok, wiedzieliśmy, że pozbawiamy się wszelkiej technologii. Była to jednak niewielka cena za naszą wolność, bez rozlewu krwi. Nie zatrzymuj maszyny, dopóki groźba trwa. I tak obwody i chipy komputerowe stały się amuletami i talizmanami. Tak. Tak też ten gmach stał się świątynią wszechmocnego Ateka. Nie, nie masz prawa! Nic się nie zmieniło, w Lagosi wciąż są groźni. Ta maszyna to nasz bilet powrotny. Tak, ale jeśli ją zatrzymamy, nikt jej nie włączy, gdy nas już nie będzie. Możemy pokazać Kumie, jak to zrobić. Żaden Atek się na to nie zgodzi, to tabu. Nie możemy tu zostać z założonymi rękami do końca życia. Galaktyka nas potrzebuje. Powinniśmy tam być, walczyć z Vlagosami. Jeśli wyłączymy maszynę, narazimy tę całą cywilizację na niebezpieczeństwo. Jeśli ktoś ich podbije, spadnie to na nasze sumienia. Rozwiązaniem byłoby powiadomienie Galaktycznego Parlamentu. Ale jak, jeśli utknęliśmy tu bez środków komunikacji? To sytuacja bez wyjścia. Jeśli wyłączymy maszynę, odlecimy, ale Atekowie będą w niebezpieczeństwie. A jeśli ją tak zostawimy, Atek będzie bezpieczny, ale my utkniemy. Widzę rozwiązanie. Tak? Powiedz jakie. Ktoś wyłączy maszynę podczas startu i włączy ją ponownie, gdy statek będzie poza zasięgiem. Ktoś? I kto niby to zrobi? Sama to powiedziałaś, że żaden Atek się nie zgodzi. Ja. Co? Tak jest. Ja to zrobię. Rozum ci odjęło? Mowy nie ma! Hej! To jedyne wyjście, wiesz o tym. Nie zostawię cię tu. Możesz po mnie wrócić. Ostatnio wylądowałeś. Tak, ale mieliśmy mnóstwo szczęścia. Tak czy siak, jeśli wrócę, utknę tutaj ponownie, więc mogę równie dobrze zostać. Świetnie, zostań. Musi być inne wyjście. Jest, ja lecę, zostajesz ty. Przeklęte stworzenie! Walerianie, wszystko dobrze? Nie, nic nie jest dobrze. Mam dość tego miejsca. Dość życia w pocztówkowym raju, gdzie nigdy nic się nie dzieje. Wariuję tu!
Dzień dobry, Walerianie. Czuję, jakbym przespała wiele godzin. Działa! To jakiś cud! Chodź ze mną. Wiesz, że nie mogę. Leć już, proszę. Wrócę tu po ciebie! Obiecuję! Opuszczamy orbitę Ateku dokładnie za 2 minuty i 27 sekund. Jestem poza zasięgiem! Lorelin, chcę, żebyś wiedział... Znalazłem rozwiązanie, studiując stare archiwa NASA. Nie sądziłem, że czymś tak prymitywnym da się wylądować na planecie. A odlot? Shinguozi sprzedali mi tę mechaniczną rękę. Ma wbudowany niezależny zegar. Uaktywni maszynę po tym, jak odlecimy. Byłem też w Central Point. Planeta Artek jest teraz pod ochroną Galaktycznego Parlamentu. Brawo! Mamy dokładnie 5 minut, Rondo. Chodź nas zabrać. Już jestem w drodze, Walerianie. Miło cię znowu widzieć, Lorelin. Wiesz co? Kiedy byliśmy pod wodą, chciałam ci tylko przekazać powietrze. Bałam się, że utoniesz. 10, tak, tak właśnie 9, myślałem. 8, dobrze, 7, nie chciałabym żadnych 6, nieporozumień. 5, 4, 3, 2, 1... Urządzenie na Ateku znowu działa. To ta muszla, którą znalazłem? Tak. Planeta Atek zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Andrzej Wójcik. Dźwięk i montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Walerian Tomasz Steciuk, Lorelin Monika Pikuła, Ronda Ewa Serwa, Gork Jodol Mieczysław Morański, Shinguozi Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Błażejewski i inni. We dwoje.